Witamy Państwa w kolejnej audycji Komentarz Tygodnia. Dziś w studio radni na różnych szczeblach. Zacznijmy od Pani Aniela Niedzielak, radna osiedla Imielnica. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Pan Adam Orliński, radny województwa mazowieckiego. Dzień dobry, witam. I Pan Marcin Flakiewicz, radny miasta Płocka. Witam serdecznie. Chciałabym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o roli mediów. Państwa zdaniem, media są potrzebne czy nie? Mówi się o nich, że to czwarta władza, niektórzy twierdzą, że pierwsza. Zatem jak z tą władzą w mediach jest? No, myślę wspólnie, że media są jak najbardziej potrzebne, a zwłaszcza media lokalne o takim zasięgu bardzo mocno właśnie subregionalnym, czy wręcz dotyczącym poszczególnych często powiatów, tak, danych subregionów, no bo tam często te informacje, które dla mieszkańców są najważniejsze, są bezpośrednio przekazywane i te media odgrywają taką pierwszą jakby rolę informacyjną i uświadamiającą społeczeństwo, że na przykład czy dane inwestycje, czy dane spotkania mają się odbyć, będą, jak można w nich uczestniczyć, więc no, myślę, że tutaj wspólnie, razem, zgodnie powiem, że ta rola jest bardzo istotna, bardzo ważna i my jak najbardziej, no, ku tym mediom chcemy działać i im sprzyjać. Czyli pierwsza władza, tak? Bo czasami dzięki mediom wychodzą różne afery na wierzch. Potem się bardzo duże rotacje dzieją, chociażby w klubach politycznych. Tak. Mogę coś powiedzieć? Bardzo proszę, oczywiście. Temat. Może z racji tej, że jestem tutaj taką doświadczoną osobą, bo wiek już o tym mówi, a poza tym zawsze byłam związana z ludźmi, z działalnością społeczną i proszę Państwa, media zawsze były i myślę, że są i będą. Z tym, że tak jak z mojej obserwacji, to te media troszeczkę się zmieniły, tak jak wszystko w naszym kraju, prawda? Pamiętam, jak sama również pisałam w owych czasach tam sprawozdania różne i tak dalej, także była cenzura większa, a w tej chwili mi się wydaje, że tego jest troszeczkę mniej, są wolne media, tak jak i inne sprawy, również są wolne i można mówić to i pisać to, co po prostu człowiek odczuwa. Także ja sądzę, że media są potrzebne i tak jak pani powiedziała, że one odgrywają bardzo ważną rolę, bo rzeczywiście mogą być, jak to się mówi, pierwszą tą władzą, w zależności jak się pokieruje tymi mediami. Czyli nie są tak do końca wolne, skoro się nimi trzeba. Być może, że są, to mówię, wszystko zależy od ludzi, zależy w jakim stopniu, no tak jak w tej chwili na przykład, tak jak pani mi powiedziała, że idzie to na żywo, to trudno, żeby mną ktoś jeszcze kierował i mnie cenzurował. Po prostu czasami jak podawałam do prasy jakąś informację, no to prosiłam, żebym chciała to po prostu autoryzować. Tak, czyli jak, media to pierwsza władza czy czwarta władza? Pierwsza, czwarta. Szanowni Państwo, przede wszystkim nikt tutaj nie będzie polemizował, jeżeli chodzi o ważność mediów, bo z różnych aspektów media są ważne, w szczególności te lokalne. Są ważne dla nas, dla polityków, a przede wszystkim są ważne dla mieszkańców z punktu widzenia przekazywania informacji. To, co powiedział pan Adam Orliński, to media informują mieszkańców, informują o wydarzeniach, informują o tym, co się dzieje w danej społeczności, czy zarówno na szczeblu osiedla, czy na szczeblu miasta, czy na szczeblu województwa, czy również kraju. Niewątpliwie trzeba oddać tutaj hołd, że to jest właśnie te główne medium przekazywania tej informacji i to jest bardzo ważne, ażeby ta informacja była rzetelna, prawdziwa i to, co mnie cieszy w dzisiejszych czasach, aczkolwiek z uwagi
że jestem dosyć młodym człowiekiem, to nie pamiętam tych czasów, kiedy, jak to się wspomina, można było otworzyć, pewno pani radna, może różne gazety i czcionka pasowała, tak? że ta sama, różne gazety na ten sam temat no, pisały tak dokładnie z uwagi na przekaz informacji, na pewną cenzurę. Dzisiaj sam jestem, doświadczam tego, że w różnych portalach, w różnych gazetach są przekazywane informacje w różny sposób. Wzdłuż tej osi pewnej informacji, aczkolwiek kluczącej czasami wokół, więc warto również zdobyć wiedzę z tych kilku źródeł, ażeby wyrobić sobie właściwe zdanie. Czy pierwsza, czy czwarta władza? Niewątpliwie państwo jako media macie duży wpływ na kreowanie odbioru tego, co się dzieje, bo podana informacja kształtuje wśród mieszkańców, na przykład Płocka, ja mówię o sobie jako radnym miejskim, kształtuje odbiór, tak jak dana sytuacja ma być odzwierciedlona, jaki jest naprawdę punkt widzenia. To państwo, podając pewne informacje, podając je w pewnym kształcie, tak jakby kreujecie to, jak odbiorca tą sytuację widzi. I tutaj wielka prośba do was, państwa redaktorów, ażeby jak najrzetelniej podawać odzwierciedlenie. Oczywiście jest mile widziane okroszenie swoim komentarzem również sytuacji, aczkolwiek ten komentarz powinien być obiektywny. Natomiast jeżeli chodzi o media lokalne, tutaj nie dlatego, że znajdujemy się akurat w Radio Płock, ale wielki szacunek dla pani redaktor, która chyba jako pierwsza rozgłośnia w tym radio podjęła taką inicjatywę, w której mam okazję uczestniczyć. Państwo radni na pewno słuchacie tego radia. Są różnego rodzaju organizowane audycje, w których oprócz gościa dnia, czy gościa tygodnia, tak, czy gościa miesiąca, pani redaktor, różni, oprócz jednej osoby są zapraszani takie jak dzisiaj. Jest zapraszanych kilka osób. Mamy tak zwany komentarz polityczny, komentarz tygodnia. Są zapraszani radni z różnych opcji i wówczas jest burzliwa dyskusja na jeden lub dwa tematy. No tak, i zwykle państwo... przy okazji budżetu miasta bywa bardzo wyjątkowo tak, burzliwa. W tym momencie słuchacze mają możliwość poznania każdej ze stron. Każdej ze stron. A jak to jest, do czego są media politykom potrzebne? Bo państwo jesteście z polityką związani. Czy bardziej zwracacie się w stronę mediów w okresie tym przedwyborczym, w momencie, kiedy no, trzeba się z mediami bardziej przyjaźnić, żeby gdzieś jakieś takie czarniejsze scenariusze schować za kołnierz, a mówić tylko w dobrych słowach? Czy przez 4 lata, kiedy trwa kadencja, media są potrzebne? Czy tylko tak właśnie przy okazji wyborów pamiętacie o tych mediach i wtedy duży uśmiech i fajnie, żebyśmy się spotkali, bo zawsze wtedy jest dużo ciekawych tematów do poruszenia. Myślę, że to zależy bardzo dużo od danej osobowości. Polityka, czy społecznika, czy osoby, która działa publicznie, bo część osób no, czasami pomimo tego, że działa publicznie, że zabiera głos, że ma te wystąpienia publiczne, czasami w tych mediach się krępuje, no, dostaje jakiejś takiej dziwnej tremy, więc nie zawsze te osoby publiczne też z tych mediów korzystają. Znamy takie przykłady, można nawet oceniać to, czy po polityce samorządowej, lokalnej, ale także i w polityce takiej sejmowej. Natomiast myślę, że ta współpraca, jeżeli dany radny, jeżeli jakiś społeczny, osoba publiczna, która działa i współpracuje z tymi mediami, to ona zawsze stara się tą współpracę jakby utrzymywać na bieżąco, tak? I koordynować jakby tą informację, którą przekazuje do takiego medium lokalnego, ażeby ta informacja albo była w jakimś szczątkowym zakresie, albo w formie jakiegoś artykułu, czy jakiejś nawet wzmianki, publikacji, no, przekazana społeczeństwu, bo jednak pragniemy, działając dla ludzi, z ludźmi i w takiej formie, jak jesteśmy radnymi, wybierani poprzez społeczeństwo, no pragniemy te informacje przekazywać, ponieważ, no, nie ukrywajmy, żyjemy w takich czasach, jak się potocznie mówi, że jesteśmy globalną wioską, że na co dzień pracując i wyjeżdżając rano do pracy, spędzając 8 czy często 12, młodzi ludzie 12 czy kilkanaście godzin, tak, bo jeszcze próbujemy, jak to się mówi, kilka etatów na raz ciągnąć i rozwijać się, albo budują właśnie tego typu instytucje i chcą jak najszybciej i jak najprężniej je rozwijać, no to niestety nie mamy czasu jakby zapoznawać się z tym, co dzieje się u nas, jak to się mówi, w ogródku i tutaj tuż za ścianą. Nie wiemy, czy dany chodnik, czy dana inwestycja ma szansę realizacji, czy nasi radni to w ogóle się spotykają, czy są sesje, a tego typu media
media pozwalają, że widzimy społecznie i słyszymy właśnie w lokalnym radiu, właśnie w lokalnej prasie, że jednak coś się dzieje, że jednak no, dany radny albo będzie tutaj głosował za budżetem, powiedzmy, że przeciwko, albo będzie popierał taką inicjatywę, że do takich lub takich komisji nawet w poszczególnych szczeblach samorządu możemy się zgłosić z naszymi inicjatywami, więc te media mają niezwykle ważną rolę informacyjną. Mało tego, ja pamiętam, że ze swojej autopsji, swojego przykładu, ja nigdy bym nie prowadził bloga swojego, gdyby właśnie nie media lokalne, które mnie zachęciły. Mówią, Adam, no Facebook jest fajny, fajne są te różne portale, ale jeżeli zaprowadzisz swojego bloga, na którym jest jakiś czas rzucał informacje, to też jest dla młodego już pokolenia, które jakby wchodzi z iPadem w dłoni i z telefonem komórkowym, z internetem 24 na dobę w to życie, no to dla nich jest to też ciekawe medium, gdzie możesz pokazać i to nawet może być lepiej odbierane niż długi wywiad w radiu, gdzie no, to starsze pokolenie jednak bardziej słucha tego. No tak, a to też jest dodatkowe źródło informacji dla mediów. A to jest dodatkowe źródło informacji dla mediów. Bo wiemy, że na przykład pan jest tu, a nie był tu. Tak, tak. Właśnie w tym momencie, jeżeli mogę, to Adamie, zgodzisz się ze mną, że media poniekąd też nas tak mobilizują, tak prawda? Jest, tak bo jest. Mamy przykład chociażby z miasta Płocka, że transmisje sesji są na żywo. Doskonale mieszkańcy mogą również obserwować, który z radnych jest, kto zabiera głos, w jakiej sprawie głosuje i a to kto jeszcze jak listę głosuje. I wyszedł. To dokładnie kto. Ja pamiętam taką sytuację, taka refleksja i tu pani Aniela pewno też, że była swojego czasu taka komisja gospodarki komunalnej bodajże. Tam był poruszany temat zabudowy przy ulicy Piekarskiej, sprawa Budizolu i nie wiadomo skąd, ale tak nagle media stwierdziły, że to jest bardzo fajny temat komisyjny i tak. Wszystkie media powiedziały, że będą. I raptem na tej sali było strasznie duszno, tłoczno, wszyscy urzędnicy i wszyscy radni przyszli i wszyscy obradowali, tylko dlatego, że była transmisja i tylko dlatego, że z tej komisji właśnie powstał obszerny materiał prasowy. A niestety też obserwujemy i to z ubolewaniem muszę stwierdzić, że zresztą, szanowni państwo, widzimy to od najwyższych szczebli. No szkoda, że wśród nas nie ma dzisiaj pani posłanki, ale też czasami Sejm obraduje, patrzymy na te obrady, a tam można na palcach dwóch rąk policzyć posłów, którzy uczestniczą w tych obradach. No a niestety, no chyba to jest też jakaś wyznaczona praca. Ja rozumiem pracę w komisji, ale chyba jest też czas, żeby w większym gronie być na tej sali. To samo my radni też bijemy się w pierś niejednokrotnie i na komisjach, czy na sesjach. Doświadczyliśmy my w Płocku no niestety takiego przypadku, że nie było głosowania, tak? Bo nie było kworum i trzeba było zrobić przerwę, żeby ściągnąć radnych. Ale media tutaj pisząc nawet, pamiętam swojego czasu z poprzedniej kadencji, jeden portal nawet zamieścił listę radnych, którzy byli obecni do końca kadencji, więc rola mediów jest również dla nas przynajmniej, teraz Adamie, bo pani radna w tej kadencji nie uczestniczy w pracach Rady Miasta, ale tutaj u kolegi myślę, że mobilizują nas do tej jeszcze większej aktywności i przede wszystkim obecności, małą za co się cieszę. Jak tylko mogę, małą anegdotę mi się tak przypomniało, jak tutaj kolega Marcin o tym wszystkim wspomina. No była taka sesja sejmiku w poprzedniej kadencji, kiedy ja już miałem jakby zaszczyt reprezentować mieszkańców Mazowsza w sejmiku. I był taki radny z SLD, młody, także ambitny, który myślał, że właśnie poprzez różne swoje takie pokazywanie różnych statystyk, złych jakby zestawień, Grzegorz Pietruszczuk, którego prywatnie lubiłem, był sympatycznym młodym człowiekiem. No i on zawsze tą sesję zaczynał od jakichś tam wykresów, że wszystko jest źle, że w województwie jest bardzo źle, no i rzucał tam, nie wiem, 10 czy 15 pytań. To było zawsze w tym pierwszym punkcie, kiedy ustaliliśmy porządek obrad. On rzucał, że potem jak będą te wyjaśnienia, no to żeby to wyjaśniać. I zawsze było tak, że jak już dochodziliśmy do tego punktu, było po dwóch czy trzech godzinach obrad i były poszczególne punkty, na przykład dotyczące Modlina, budowy dróg, to jego już nigdy nie było. I ja kiedyś na koniec sesji zabrałem głos i powiedziałem tak, kolego Grzegorzu, niestety ciebie już nie ma, nie możesz usłyszeć odpowiedzi, ale są tutaj lokalne media, które to nagrywają, jest transmisja na żywo, ja ci powiem i to mówię ze szczerą odpowiedzialnością. Na każdym sejmiku w tamtej kadencji byłem od początku do końca. Na tym też tak zamierzam i ja uznaję dzień sesji za dzień jakby priorytetowy w swojej działalności. Jak sesja startuje o godzinie 11, a już od 9 się spotykamy w klubach i ustalamy pewne rzeczy, żeby ten sejmik rzeczywiście trwał krócej i
my między sobą wyjaśniamy pewne wątpliwości, tak? Pytamy wtedy dyrektorów, czy skarbnika województwa, czy marszałka. I zaczynamy od 11, no to żeby ten sejmik rzeczywiście koło tej 16 się kończył, bo ci radni bardzo często, no ja akurat z Warszawy mam dobre połączenie i szybko wracam, ale jak ktoś idzie za radą, bo jest radnym, no to musi 2 godziny, czy ponad 2 godziny, jak to jeszcze są godziny szczytu, wracać, tak? I wtedy mu powiedziałem, no Grzegorzu, gdybyś był, to byś usłyszał odpowiedź. A niestety ty wchodzisz tylko na pierwszą godzinę i potem cię nigdy nie ma. No i to jest też taka bolączka, tak? Że póki jakby mogę, to zaistnieje, a potem już wychodzę, bo już mnie to naprawdę nie interesuje. Więc te media też trochę mobilizują i ta wiadomość też gdzieś tam ujrzała jakby... ukryta rola tak, mediów. Ujrzała jakby światło dzienne, że rzeczywiście on zadaje pytanie na początku, a potem już go nie ma, bo wyjeżdża po prostu. A jak to jest, jeżeli chodzi o rady osiedli? Bo tutaj panowie Rada Miasta, Rada Województwa, tak? Zatem bardziej media interesują się tym, co dzieje się tu na tym polu, a Rada Osiedli, czy czuje potrzebę kontaktu z mediami, czy media są Radzie Osiedla potrzebne, czy mamy traktować się troszeczkę po macoszemu? Ja myślę, że również właśnie i tu, jak najbardziej w Radach Osiedli, takie media odgrywałyby bardzo dużą rolę, tylko że jak tyle lat pracuję, to tak naprawdę to tych właśnie mediów ja w Radach Osiedli nie widziałam. Dlatego mam prośbę, żebyście Państwo tą swoją działalność rozszerzyli i weszli do tej najniższej takiej komórki samorządowej. Najbliżej mieszkańców Płocka. Najbliżej ludzi, bo jeżeli cokolwiek robimy, to nie dla siebie, tylko robimy dla ludzi. Pani Aniela, a może drugi, to jest, to może właśnie jest kwestia również komunikacji Radą Osiedla kontra właśnie media. No właśnie. Nie tak dawno było spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami, z panem prezydentem i byłem na tym spotkaniu, zaobserwowałem, tak, że szeroko media również były na tym spotkaniu obserwowane, no tylko dlatego, że to było najprawdopodobniej nagłośnione to spotkanie. Ja też tak myślę, że tam, gdzie są nagłośnione, to media są, a tam, gdzie rzeczywiście ludzie nawet czekają, czy coś takiego w tej chwili na przykład na moim osiedlu będzie impreza troszeczkę spóźniona, bo ferie już się w Płocku skończyły, właśnie dzisiaj się kończą, a impreza będzie 6 grudnia w szkole numer 20 w Borowiczkach dla dzieci, także jeżeli ja w tej chwili nawet głośno mówię, rozumiem, że możemy się czuć zaproszeni. Tak, serdecznie zapraszam. Będzie rzeczywiście, to jest już co roku sprawdzona impreza i dzieci się świetnie bawią, przebierają, konkursy są różne, Mikołaj jest, choinka, także naprawdę jest frajda i mi się wydaje, że takie sprawy właśnie na osiedlach powinny być organizowane i przez media właśnie również odwiedzane, ponieważ tak to nikt nie wie, nawet na osiedlu nie ma takiej możliwości, żeby wszystkich powiadomić. To może wystarczy poinformować media i wtedy na pewno podamy informacje i pójdzie dalej w świat. No, dobrze, to skorzystamy. Ale teraz tak, zaproszenie już poszło, 6 lutego spotkanie w szkole w Borowiczkach. Tutaj pan powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą my tutaj w Płocku również obserwujemy. W momencie, kiedy radni bardzo często wychodzą z sesji Rady Miasta, media zostają, ale czasami też jest tak, że w momencie, kiedy media są na sali, to wtedy jest burzliwa dyskusja wśród radnych. A jeżeli media opuszczają salę, wtedy dyskusje się kończą, radni są wyjątkowo zgodni, bardzo szybko podejmują wszystkie uchwały, podnoszą ręce, głosują, wychodzą. Czyli mamy być od początku do końca tak, żeby radni mogli przepracować uczciwie te godziny na sesji, czy po prostu wybierać sobie punkty, gdzie mogą się pokłócić, pospierać i uciekać? Myślę, że to jest bardzo problematyczne pytanie. Oczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, ta obecność i często i publiczności, bo bardzo często ja obserwuję to poprzez sejmik województwa, przyjeżdżają przedstawiciele danych jednostek, których sprawa jest na przykład rozpatrywana, czy kierownictwo tych jednostek, czy nawet niekiedy po prostu pracownicy, którzy są żywo zainteresowani
zainteresowani tym, czy w statucie będzie zapis, który będzie na przykład likwidował ich oddziały zamiejscowe, czy nie będzie takiego zapisu, więc no, bardzo często to są burzliwe obrady i tutaj no, pani powiedział jakby takie ziarno prawdy, że to jest często po prostu taki rachunek w tej działalności publicznej każdego z nas jako radnego. No, ja mówię i to zawsze podkreślam, na każdym sejmiku od początku do końca jestem, nie wyobrażam sobie, chyba, no wiadomo, są jakieś zdarzenia losowe, że coś by się wydarzyło no, niespodziewanego, że trzeba, ale jest część takich radnych, którzy, tak jak mówię, tak, przychodzą, podpisują listę obecności, a potem już po kilku tych ważnych punktach wychodzą, mówią, no tak, mój głos już nic nie zmieni. Mało tego, powiem, że była także taka sytuacja na jednej sesji, że no, radni jakby nie zgadzając się z opinią koalicji w województwie, tak, no opuścili jakby specjalnie tą salę obrad i stali za drzwiami, gdzie po prostu czekali, kiedy konwent, który został zwołany ze wszystkich klubów, przedyskutuje jakąś sprawę, więc to jest dla mnie trochę czasami, no, mówiąc już kolokwialnie, dziecinada i nie traktowanie poważnie swojego mandatu, bo oczywiście możemy zawnioskować o przerwę, możemy usiąść i porozmawiać, a takie ostentacyjne wychodzenie, to z całym szacunkiem, bo ja naprawdę szanuję radnych, niezależnie z jakiego klubu są i będąc przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów sejmiku w tej kadencji, naprawdę staram się zawsze, pomimo, że te komisje nieraz trwają po 4 godziny, prowadzi się merytorycznie, każdy ma prawo zabierać głos, ma przedstawiać swoje opinie i wnioski, ale naprawdę jestem daleki od tego, żeby demonstracyjnie i tak no, w sposób, no mnie nie będzie, to będziecie mieli kworum, wychodzę z głosowania, tak? No to na przykład dla mnie jest no, niedopuszczalne i uważam, że jeżeli nawet to głosowanie można przegrać, no to warto, że tak powiem, podnieść czoło do góry, zagłosować czy przeciw, czy za i w tym uczestniczyć, tak? Często radni przychodzą i nie wiedzą nawet, co jest tematem obrad. Mało tego, proszę Państwa, no ja sama odczułam pewne takie sprawy, bo ktoś się dopytuje, czy coś takiego. Zresztą nawet często i w dyskusji widać, że ktoś nie zabiera głosu merytorycznie. Więc nie dziwię się, bo tematów na obrad jest bardzo dużo i w zasadzie do wszystkiego się przygotować to też jest trudno, ale jeżeli już się podjął ktoś tego zadania i ludzie wybrali takiego radnego, to ja myślę, że ten radny powinien się przygotować do dyskusji właśnie merytorycznej. A jeżeli ja na przykład zauważyłam, że ktoś z Komisji Skarbu nie wie, jak w ogóle odczytać z książki budżetu, proszę Państwa, gdzie jest inwestycja, czy gdzie jest jakieś zadanie, czy jeszcze coś innego, to troszkę jest nie tak. I ja myślę, że w takiej sytuacji to radni nie powinni się wstydzić, że oni tego nie znają, tylko powinni poprosić o przeszkolenie, tak jak kiedyś na przykład było, bo rzeczywiście książka budżetowa to jest 380 parę stron i trudno w niej od razu na przykład znaleźć jakieś zadanie czy jakiś temat. Trzeba umieć to przeczytać. I ja mam taką uwagę i prośbę, że po prostu nowi radni, którzy będą mieli z tym do czynienia, niech poproszą w Urzędzie Miasta, bo jeżeli chodzi o miasto Taka prośba Płock, została wystosowana tak? od nowych radnych, tak, żeby to bardzo, przeszli szkolenie. To bardzo dobrze, bo to wtedy będzie może i dyskusja taka bardziej sprawniejsza. Aczkolwiek tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedział kolega Adam i pani Aniela, niewątpliwie media podgrzewają tą atmosferę dyskusji, każdy chce się zaprezentować, zadać pytanie. Jednak niejednokrotnie, i tutaj pani Aniela wierzę, że się ze mną zgodzi, nie wynika to tylko z chęci zabłyśnięcia, pokazania się. To, co powiedziałem wcześniej, każdy radny pracuje w dwóch komisjach. Nie we wszystkich, ale w dwóch wybranych komisjach. Nie zawsze dany temat jest omówiony na tej komisji, w związku z tym zadaję pytania później na sesji, a niejednokrotnie jest tak, że nawet chcąc zadać pytanie na komisji, no niestety nie ma właściwych osób, czy nie przyjdą na tą komisję, którzy takie odpowiedzi udzielą, w związku z tym pojawiają się również pytania na sesji, a niejednokrotnie te pytania właśnie najbardziej nurtujące, czy najbardziej
które budzą pewne kontrowersje, znajdują się na początku porządku obrad i tak to wygląda. Aczkolwiek no, niewątpliwym faktem jest to, że media powodują, że każdy chciałby się jakoś wyróżnić, zaprezentować. Pokazać. I w nawiązaniu jeszcze do pani pytania z samego początku, myślę, że z mediami, odpowiadając na to pytanie, to nie jest tak, że z mediami trzeba dobrze żyć w czasie kampanii czy w czasie pewnych określonych wydarzeń. Zarówno z mediami, jak i z innymi trzeba żyć zawsze dobrze. Trzeba przede wszystkim umieć rozmawiać. Trzeba umieć rozmawiać również ze swoimi, nie chcę mówić przeciwnikami, ale osobami z różnych opcji innych politycznych. Zawsze warto usiąść i porozmawiać. A jeżeli chodzi o media, to tak, warto mieć dobry kontakt po to tylko, żeby też chcąc przekazać swój głos, był on na pewno słyszalny, nie był przez media też pominięty. Bo tutaj na przykład w nawiązaniu do pani radnej, tak sobie pomyślałem, takie wydarzenie, akurat Adam nie jest w to wtajemniczony, ale czy pani radna, mówiąc o organizowaniu tego wydarzenia na osiedlu swoim, na tej imprezie, czy pani radna wie, że no niestety nie zwiększy się budżet rad osiedli? Nie wiem, czy mieszkańcy wiedzą i to rola właśnie mediów, żeby to przekazać, bo złożyliśmy jako klub radnych PiS-u złożył wnioski, ażeby wasze właśnie budżety rad osiedli wspomóc dodatkowym 1000 zł rocznie właśnie na organizację Dnia Matki, Dnia Dziecka. No niestety ten wniosek nie przeszedł, co z ubolewaniem ja stwierdzam. Nie wiem, jak na to właśnie pani radna jako przedstawiciel Rady Osiedla, bo to się w konsekwencji przełoży właśnie na to życie mieszkańców, życie osiedli, organizację właśnie takich pikników, które integrują mieszkańców. I to warto też przekazywać wszelką rzetelną informację, jak to się odbywa. To ja może od razu odpowiem. 2000. Ja może odpowiem. Tak. Ale pani Ani, to jest domo. Proszę państwa, w radach osiedli jest różnie. Niektórzy nawet tego budżetu nie wykorzystają, bo nie potrafią tego zorganizować lub tam, to może trzeba szkolenia tam pracują ludzie społecznie i niektórzy zapisali się, ale w sumie to mało robią. Także trzeba rzeczywiście tam dużo pracy włożyć. No, są osiedla, które naprawdę są, które prężnie działają, organizują Dzień Matki, Dzień Dziecka, tak. Różnego rodzaju wigilie, spotkania. I powiem ci, kolego Marcinie, że są rady, że dałbyś im na przykład budżet znacznie większy i by wszystko wydały. Także to zależy. Trzeba się zastanowić, bo niektórzy na przykład potrafią zorganizować i by chcieli jeszcze i to, i to, i to. Ale trzeba się zastanowić, czy miasto stać na to i nas wszystkich na przykład na takie czy inne imprezy, czy te pieniądze na przykład nie przeznaczyć na jakieś konkretne cele, bo niektórzy mówią, że mogą też powiedzieć, że rady marnują pieniądze w ten sposób, że się spotykają, że robią sobie dzień kobiety, dzień matki, dzień babci, czy jeszcze coś innego. To zależy, jak się patrzy, proszę państwa, na to wszystko. I trzeba zawsze spokojnie, z uśmiechem i ja mówię, i do ludzi wychodzić. Jeżeli takie zapotrzebowanie ludzie mają, to można przecież zorganizować. Ja myślę, że nawet jeżeli byłoby coś takiego rzeczywiście rewelacyjnego, to Rada Osiedla może zgłosić się. O dodatkowe środki wystąpić do prezydenta, żeby coś czyli zorganizować. Krótko mówiąc, bez względu na to, czy media są pierwszą czy czwartą władzą, czy politycy są pierwszą czy czwartą władzą, wszyscy powinni ze sobą współpracować dla dobra mieszkańców. Tak, żeby informacje, był przepływ informacji, żeby każdy wiedział dokładnie, co się dzieje. Ja jeszcze dopowiem, że nie każdy jest taki medialny, prawda?
prawda? I nie każdy się rwie do tych mediów. Ja zawsze byłam skromna. I na przykład, ale zauważyłam, ale że by... przed wyborami na przykład to wszyscy do mediów szli. Bo jak to się a teraz odnotujmy, że po wyborach reklama jest dźwignią handlu. No i ja nie przeszłam, nie chodziłam do mediów, to teraz mnie zapraszacie. Dziękuję wam bardzo. Ale teraz będziemy... Zawsze przyjdę i skorzystam, bardzo, podzielę się swoim doświadczeniem teraz, zatem będziemy teraz mogły więcej rozmawiać o pracy Rady Osiedla. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję państwu za to dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Pani Aniela Niedzielak, Rada Osiedla Imielnica, pan Adam Orliński, radny województwa mazowieckiego, dziękuję. I pan Marcin Flakiewicz, radny miasta Płocka, byli dziś naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.